Ale piękne ujęcie. Cześć, witajcie na drugim półfinale Polska Liga Metod Federer. Zaczynamy właśnie zawody. Zapraszam do oglądania. Stanowisko numer 17. Najlepsze będzie jedynka sektorowa i nic innego. To się nazywa pełen optymizm i pozytywne nastawienie jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. I w sumie o to w tym chodzi. Jak najbardziej. Myślę, że nie najgorzej polosowałem. Będzie dobrze. Jesteśmy na pierwszym otworku, stanowisko numer 40. Cześć. Czy kolega już tu łowił wcześniej? Na otworku nie, na łowisku wielokrotnie. Znaczy na tym otworku nie łowiłem. Ale nie jest to proste stanowisko. Zależy jak ryba będzie dzisiaj, że tak powiem, stała w wodzie, nie? Gdzie będzie. Tutaj na stanowisku 51 mamy zawodnika, który no bardzo dobrze zna to łowisko. Witam. No dzisiaj sektor mam bardzo ciężki. Jest Kubalak, Dołata, Przemek Jaszek, Mateusz Dopierała, więc będzie bitwa dosyć mocna. No bo w sumie 5 dobrych zawodników, znanych. No i ja zaczynam sektor, więc dużo łatwiej będą mieli tam na kiblu niż ja i tu końcowe stanowiska niż ja tu zaczynający. Chociaż ostatnio na ostatnich lidze to 50 wygrał, nie? Więc zobaczymy. Jestem pozytywny. No tak, i to jeszcze kolega z teamu, tak więc pewnie informacje zostały przekazane. Zostały przekazane, więc będę się starał chociaż tą trójkę wywalczyć, nie? No dobra, życzę powodzonka, wpadniemy Dziękuję później. Dziękuję bardzo, super. Stanowisko 65. No i tutaj osoby za bardzo nie trzeba przedstawiać. W ostatnim czasie praktycznie same zwycięstwa. No i co, powiedz mi dzisiaj, które będzie miejsce? No nie wiem, ja się będę starał jak najlepiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam w sektorze takie stanowiska jeszcze mocne tam dalej. Bo tu już jest nowa część, ja jeszcze siedzę na starej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tutaj kończy, zaczynasz sektor? Czy... Nie, jestem tak po środku sektora. Aha. Powiedz mi, bo no tutaj no, łowisko znasz bardzo dobrze, powiedz mi, co jest kluczem tutaj do sukcesu? Odpowiedni towar, taktyka, znajomość tego łowiska, no wszystko doświadczenie, się Wszystko po kolei musi się zgrać, ale jest tak po prostu, że każdego dnia trzeba łowić inaczej. Często tak po prostu bywa, że trzeba się dopasowywać do warunków, nie? I po jakim czasie mniej więcej stwierdzasz, że zostajesz przy danej taktyce, czy często zmieniasz taktyki podczas łowienia? Jak pierwsze pół godziny nie ma ryb, no to trzeba coś zmienić, nie? Od razu. Czyli dosyć krótko czekasz? Krótko, bo tutaj jest dużo ryb, tutaj trzeba nadążać za innymi, nie? Aha. No dobra, wpadniemy później, dobra. Sprawdzimy jak ryby dopisują, powodzenia okay. Życzymy. No
stanowisko numer 66. Tak, dzisiaj mamy dwie panie startujące. Fajnie. W drugim półfinale. I jaki plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj, no myślę, że na krótką linię trzeba będzie coś tej rybki szukać tutaj przy brzegu, ewentualnie gdy tej ryby nie będzie, no to trzeba będzie szukać jej. Często na Maślance? Pierwszy raz. Aha, pierwszy raz. Także tak, taki debiut tutaj na tej wodzie, także zobaczymy jak, co woda da, zobaczymy. To super. Życzymy powodzenia, na pewno dziękuję. Później wpadniemy sprawdzić co się dzieje. Dobrze. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I co, łowimy, nie? Czekamy na sygnały i będziemy łowić, będziemy próbować. Jesteśmy na stanowisku numer 56 u Marcina. Marcin opowiada jak tam początek. Przez pierwszą godzinę mam dwie ryby w siatce, trzecią, dwie w sumie spiąłem. Pod samymi nogami ryby nie mam. Próbuję teraz na jakimś 25 metrze, tak mniej więcej. No i co jakiś czas coś się tam po prostu dzieje. Nie? Jak ogólnie oceniasz to stanowisko? No stanowisko nie należy do najlepszych. Ale nie ma źle póki co. To też jest początek zawodów, to z początku jest ciężko coś powiedzieć. Ale jest kolejna. Akurat. Spalony. Niestety się ryba nie zapięła. No ale najważniejsze, że coś się dzieje już od samego początku. Karp, amur i karaś. Zbliżamy się do godziny 12. Mamy półmetek zawodów. Żar z nieba leje. Ja to się już musiałem schować troszeczkę do cienia. Przed momentem na stanowisku 78 padła fajna rybka. 10-400, więc na ten moment to jest big fish dzisiejszych zawodów. Ale o tym jak poszło zawodnikom, jakie będą końcowe wyniki, dowiemy się za 3 godziny, a wy się dowiecie wkrótce. Finały Polskiej Ligi Metod Fede to nie tylko walka o awans do finału, co jest oczywiście głównym celem w samym sobie, ale to także atrakcyjne nagrody dla zawodników, którzy zajmują pierwsze, drugie i trzecie miejsce sektorowe. Dla każdego zawodnika, który zajmie pierwsze miejsce sektorowe, firma Nitro przygotowała 3-metrowe siatki nadające się idealnie do metody Carp Meshe. Za każde drugie miejsce w swoim sektorze firma Nitro przygotowała systemy EVA System Try 4 plus 1. Ciekawie wszystko zapakowane. Za każde trzecie miejsce z kolei w sektorze firma Nitro przygotowała ciekawe pojemniki EVA Tackle Blitz Carrier. To są nagrody dla pierwszych, drugich oraz trzecich miejsc w naszym sektorze.
Stanowisko numer 21. Jeden ze współorganizatorów właśnie holuje rybę. Jest karpik. Proszę meldować, jaką sytuację? 9 karp, jeden ważony 8400. I 2 karasie jeszcze w siatce. Przecież jak z tego stanowiska to całkiem fajny wynik. No kurczę, dopiero w drugiej połowie zawodów coś weszło, bo tak rano był drama. Mamy bodajże około godziny czasu. Tak. No mam nadzieję, że coś jeszcze... Teraz patrząc na stanowisko, to coraz więcej brań. Haczyk ostry. Tak. Oczywiście haki stosujemy bezzadzierowe. Przepraszam. Dobra, nie przeszkadzamy, lecimy dalej. Powodzonka. Stanowisko 36, kolejny ze współorganizatorów Polskiej Ligi Metod Fidera. Proszę opowiadać, jak tam dzisiaj, bo to już można powiedzieć, że końcówka drugiego półfinału. O, jeszcze 45 minut zostało, ale mam dużo ryb, ale wszystkie są małe. Nie? No, parę, 4 amury, może z, nie wiem, 13-14 karpi, karasi dużo. Żadnego, nic większego nie podeszło. Możliwe, że jeszcze na koniec jakieś bonusy się trafią. Liczę na to. Dobra, to nie przeszkadzamy w tej ostatniej godzinie i powodzonka. Tak, tuż przed końcem odwiedzamy Marcina, żeby zapytać, jak wyniki. No jak się w ciągu 20 minut nie zmieni i nie dołowię jakichś dwóch dużych ryb, to ciężko będzie, żeby się dostać. Tak to wygląda. No tak jak sądzisz, ile mniej więcej kilogramów w siatkach może być? Nie wiem, z 40 może. Sprawdzamy, jak sytuacja tuż przed końcem. 11. Przed chwilą mi się otra 5 kilo złowiłem. To bardzo ładnie. Ale nie ma szału, tam mają dużo więcej, nie? A jak myślisz, ile masz więcej w siatkach, w kilogramach? Około 20, więcej nie będzie. No to tam kilka osób już, myślę, że około 40. Tak. Pięknie. Jeszcze może jedną. Bo ale go pokażę. Tak szybko wyciągam ryby. Ja powoli wyciągam ryby. Dobra, dawaj, masz 3 minuty. Zawody zakończone. Tak, prosimy o jakiś krótki komentarz i podsumowanie dzisiejszego dnia. No dzień dzisiaj ciężki. Ciężko się łowiło. Początek, te ryby były takie chimeryczne, trzeba było je zlokalizować z dalszej linii. I były też mega ostrożne, także trzeba było się dobrze wpasować. Potem jak już słońce było ku burze, czyli około tam godziny 12, już ta ryba przychodziła bliżej brzegu i już wtedy fajna zabawa była z tymi karpiami. Także... No ale jak na pierwszą wizytę na Myślance, piękny tak, wynik. Tak, to super. No tak, więc gratulacje. Tak. Dziękuję. Zapraszam tutaj już do ogłoszenia wyników oraz wymienione osoby, które będą uzyskiwały awans. Zapraszam, aby
ustawiały się tutaj pod tym dużym banerem.